Trenerze, wprawdzie dzisiaj porażka z drugoligowymi Błękitnymi Stargard, ale po dobrym spotkaniu. Myślę, że można powiedzieć, że w miarę zagraliśmy spotkanie. Taki troszeczkę zimny prysznic, bo mówię, po tych kilku sparingach gdzieś tam z czwartoligowcami wyglądaliśmy nieźle. No dzisiaj brakowało troszeczkę może świeżości, troszeczkę gdzieś tam tej szybkości, no bo mówię, no my jesteśmy po ciężkim okresie przygotowawczym. Myślę, że jak tą świeżość złapiemy troszeczkę gdzieś tam przy dobrym układzie gdzieś tam fizycznie, jak się bardziej wzmocnimy, to powinno być wszystko ok. To myślę, że spokojnie powalczymy gdzieś tam w tej naszej trzeciej lidze. Nowi zawodnicy, Mateusz Kosacki, Michał Chyrek, widać, że bardzo dobrze się wkomponowali w zespół. No tak, szukaliśmy, no to tak powiem tak, no szukaliśmy wzmocnienia, wiadomo. Gdzieś tam różna sytuacja nasz w klubie finansowa, może nie pozwala na jakieś wielkie transfery, a udało nam się ściągnąć przede wszystkim Kosacki i Chyrek, to są dwa mocne wzmocnienia. Nie było dzisiaj też Kontrala Daty, który też niezły chłopak, nieźle wygląda. No jest kilku młodych chłopaków gdzieś tam, którzy gdzieś tam walczą o skład czy o pozostanie w klubie. Na dzień dzisiejszy, no mówię, mamy tym, co mamy, gramy tym, co mamy, jesteśmy w miarę dobrze przygotowani i myślę, że ta runda będzie zdecydowanie lepsza niż ta poprzednia. Do pierwszego meczu ligowego z Górnikiem Konin pozostały równo dwa tygodnie. Jak będą wyglądały te właśnie ostatnie dwa tygodnie przed startem ligi? No, na pewno zejdziemy z obciążeń, tak? Teraz przede wszystkim będziemy łapać świeżość, dużo zajęć będzie z piłkami, bo tak jak mówię, gdzieś trochę więcej czasu poświęcaliśmy na tę wytrzymałość zespołu. Teraz na pewno większość treningów, praktycznie wszystkie będą gdzieś tam robione pod kątem gdzieś już grania w trzeciej lidze. Wiadomo, taktyka, szybkość, gdzieś tam stałe fragmenty gry, no i gdzieś tam gra w obronie, to musimy poprawić. I myślę, że jak to gdzieś tam przez te, myślę, że dwa tygodnie to spokojnie gdzieś tam możemy to poprawić i na pierwszy mecz będziemy już w miarę dobrze przygotowani pod względem gdzieś tam może i szybkościowym i taktycznym. Dziękuję.